No więc ja chcę iść na terapię i się wreszcie tego dowiedzieć. Nie pozwalam, żeby pan mnie ośmieszał. Nie pozwalam, żeby pan mnie traktował jako papiotkę. Ja nie przyszłam tutaj tylko wyglądać. Ja też chcę coś powiedzieć o sytuacji kobiet. Tylko najwięksi egoiści próbowali uciec, ponieważ wiedzieli, że rodziny będą prześladowane. Jeżeli ktoś chciał uciec, to nienawidził swojej rodziny. Dzisiaj znów witamy Was z Big Book Cafe, a gościć za chwilę będziemy autorkę, która bardzo rzadko ostatnio bywa w Polsce, ponieważ na co dzień mieszka w stolicy Albanii, Tiranie. Debiutowała w 2009 roku powieścią Toksymia, za którą nominowana była do Nagrody Literackiej Gdynia. W 2013 roku wydała książkę Bukareszt, Kurz i Krew. To opowieść o Bukareszcie, Rumunii i zderzeniu jednostki z opresyjnym systemem. 2 lata temu ukazało się Błoto słodsze niż miód, głosy komunistycznej Albanii, za które nominowana była do Nagrody Literackiej Nike i otrzymała paszport polityki. To z kolei książka o ludziach i kraju udręczonych systemem komunistycznym i przejmujące świadectwo ofiar dyktatury Envera Hodży. I myślę, że wszystko jest już jasne. Główną bohaterką dzisiejszego prologu będzie Małgorzata Reimer. Wybrała sobie Pani bardzo trudną pisarską drogę, tak mi się wydaje, bo interesują Panią rejony, kraje, które mają po pierwsze bardzo niestabilną sytuację polityczno-społeczną teraz, ale też historię bardzo trudną. No i spotyka się Pani też, wysłuchuje historii ludzi potwornie poranionych przez dyktaturę Ceauszesku, przez dyktaturę Envera Hodży. I chciałam zapytać, dlaczego Pani sobie to po prostu robi? Bo to musi zostawiać ślad po prostu. No więc ja chcę iść na terapię i się wreszcie tego dowiedzieć. Bo na pewno rzeczywiście jakby widzę taki wzór, powiedzmy, w swoim życiu, że zazwyczaj idę za takimi wyzwaniami, które są najtrudniejsze. I oczywiście to są rzeczy, z którymi ja się muszę mierzyć i na przykład muszę być w bardzo dobrej formie psychicznej, żeby pracować nad danym tematem. Choćby dlatego, że kiedy spotykam się z ludźmi bardzo ciężko doświadczonymi przez życie, to muszę być też bardzo spokojna i też bardzo dużo im dać, żeby emocjonalnie, żeby oni chcieli się otworzyć. Jakby taką atmosferę zrozumienia i bliskości po prostu się buduje. To jest coś, co ja muszę w sobie mieć, jakby nie... Żeby dotrzeć do tych pewnych warstw opowieści. Więc wydaje mi się, że z jednej strony to są rzeczy obciążające, ale one bardzo wiele mi dają. Ponieważ ja rozmawiam z ludźmi dużo starszymi ode mnie, którzy dużo więcej przeżyli. Ja mogę mieć różne intuicje na temat życia i na temat motywacji ludzi, ale sama nie rozumiem tego tak dobrze. I dopiero jakby w kontakcie z kimś, jakby w rozmowie, jestem w stanie dotrzeć do... Ja nie mówię, że to są pewne prawdy, ale to jakby każda z tych książek bardzo dużo mi dało. Kiedy mieszkałam w Rumunii, przede wszystkim zastanawiałam się nad wolnością człowieka indywidualną. Ponieważ żyjemy w czasach, kiedy jesteśmy opętani wolnością, jakby ideą wolności, doskonalenia siebie, kształtowania siebie, pracy nad sobą, kontroli nad sobą. Poprzez różne aplikacje jakby tresujemy się do doskonałości. I nagle wyobraźmy sobie, że cofamy się te 50 lat wstecz, urodziliśmy się w Rumunii Ceauszesku i absolutnie nasza kontrola nawet nad własnym ciałem jest ograniczona przez system. System wkracza w naszą intymność, w naszą biologię. I jak sobie z tym poradzić? Kiedy władza decyduje o czymś i to ma wpływ na całą rodzinę, na moją relację z mężem, na moją relację z dzieckiem, na to, czy jestem w ciąży, czy nie. Więc jakby Bukareszt, ten pobyt w Rumunii przyniósł mi taką, powiedzmy, głęboką refleksję nad przestrzenią wolności każdej jednostki i to, jak bardzo wszystko jest polityczne w naszym życiu. Jakby nie ma już w tym momencie rzeczy niewinnych, które nie są polityczne. Każdy nasz wybór, każda decyzja, każde stanowisko to jest polityczne. A z kolei Albania jakby przyniosła taką głębszą refleksję chyba nad przemocą przede wszystkim. Także teraz, kiedy piszę książkę o współczesnej Albanii i zastanawiam się nad mechanizmami przemocy, nad tym, w jaki sposób system patriarchalny, w którym żyją albańskie kobiety,
wpływa na to, jakby na to, ile każda kobieta musi sobie wywalczyć tej wolności na dzień dobry. Na to, ile jakby pewne decyzje dotyczące życia kobiety zależą od jej osobowości i od charakteru, od tego, ile ona w stanie jest sobie wynegocjować z matką, z ojcem, z bratem, co jest w ogóle niezrozumiałe w naszej kulturze, i z partnerem. Mhm. A czy z tego wynika fakt, że właśnie w pani książce o Albanii jest tak mało głosów kobiet, że kobiety się boją mówić, czy nie mówią, czy nie chcą, czy... Jest problem ze starszymi kobietami i w ogóle z tematami tabu. Bo ja z kobietami starszymi chciałam przede wszystkim rozmawiać o takich rzeczach związanych z ciałem. A ciało jest ciągle wielkim tabu w Albanii. Ja przeprowadzałam wywiady i już samo słowo edukacja seksualna sprawiało, że te starsze kobiety się blokowały i w ogóle nie rozumiały, dlaczego chcemy rozmawiać o takich zdrożnych rzeczach, co jest ze mną nie tak, że ja poruszam takie tematy. Jakby jest taka narracja w społeczeństwie, że kobieta oznacza bezpieczeństwo, kobieta oznacza spokój, kobieta jest po to, żeby wyciszać mężczyznę. I kobieta jest w jakiś sposób też bastionem konserwatyzmu. Więc kiedy ja przychodzę i zadaję swoje wywrotowe pytania, to w jakiś sposób burzę pewien zastały porządek. I kobieta musi w sobie też mieć taki pierwiastek wywrotowy, żeby chcieć się otworzyć i żeby chcieć opowiedzieć bardzo głęboko o swoich doświadczeniach. A te doświadczenia są stabilizowane. Mówimy o kraju, w którym jakby no kwestia wstydu jest kwestią kluczową. Kobieta jest po prostu dyscyplinowana poprzez kategorię wstydu tego, co wypada, co nie. Mhm. A jak w takim razie rozmawiała się pani, jak pani docierała, zdobywała zaufanie kobiet rumuńskich, kiedy pani pisała rozdziały o dekrecie 770? Jednak w Albanii wkraczam na terra incognita. To znaczy, to jest rzecz, która, ponieważ nie ma gender studies w Albanii, ponieważ nie ma tak naprawdę głośnych feministek, jakby ta nowa fala albańskiego feminizmu, bo nie mówię o feminizmie komunistycznym, tylko o takim feminizmie, powiedzmy, genderowym, ona dopiero się zaczyna w Albanii. I to jest kwestia nawet nie mojego pokolenia, tylko dziewczyn ode mnie młodszych o 10 lat, powiedzmy. To są dziewczyny 25-letnie, 27-letnie, które przychodzą do telewizji i mówią do prowadzącego: nie pozwalam, żeby pan mnie ośmieszał. Nie pozwalam, żeby pan mnie traktował jako papierotkę. Ja nie przyszłam tutaj tylko wyglądać, ja też chcę coś powiedzieć o sytuacji kobiet. Ja w ogóle, jak czytałam pani książkę o Albanii, to od razu pomyślałam sobie, że to tak jakby ktoś urzeczywistnił nagle rok 84 Orwella albo Proces Kawki. Tak. To po prostu jest nie do wyobrażenia. No. Dla mnie od samego początku fascynujące były te opowieści o ludziach, którzy podjęli próbę ucieczki z Albanii. No to, ponieważ wykazały się niesamowitą odwagą. To jest odwaga, a z jednej strony... Szaleństwo trochę. Tak, a jak rozmawiam o tym z Albańczykami, to oni mówią, tylko najwięksi egoiści próbowali uciec, ponieważ wiedzieli, że rodziny będą prześladowane. Jeżeli ktoś chciał uciec, to nienawidził swojej rodziny. Więc to też był bardzo ciekawy kontekst, że na przykład uciekali młodzi mężczyźni, którzy jeszcze nie mieli swoich rodzin, bo z całą rodziną trudno by było uciec. No ale matka, ojciec również byli przez to szykanowani, albo wysyłani gdzieś na prowincję. Tak. Jeden z tych moich bohaterów właśnie, który próbował uciec z ciężarną żoną, on się na to zdecydował, ponieważ zerwał kontakty z rodziną wcześniej. Ta rodzina go odtrąciła, kiedy on po raz pierwszy poszedł do więzienia. A proszę mi powiedzieć, gdzie ci ludzie, którzy... Bo wydaje mi się, że żeby nie zwariować w tej rzeczywistości, to trzeba było sobie szukać jakichś choćby najmniejszych obszarów wolności, chociaż jakichś chwil, nie wiem, najmniejszego szczęścia, spokoju. Czy ludzie znajdowali gdzieś te obszary wolności? Tak, gdzie ich szukali? To była kolejna rzecz, która mnie w ogóle fascynowała w tym wszystkim. I to, co mówi Edwin Tibet w książce, że system nie był w stanie zniszczyć codziennego piękna. I to jest takie bardzo ciekawe, jak teraz są te warsztaty uważności, prawda, w Polsce i na świecie, że uczymy się jakby cieszyć z każdego momentu, z tego, że dzisiaj świeci słońce, wypiłam cudowną kawę i tak dalej. I to, co Edwin Dibra opowiadał mi o tej komunistycznej Albanii, to były takie wyśrubowane po prostu do ostateczności warsztaty uważności.
Czy rozglądałaś się dookoła i widziałaś łąkę pełną kwiatów i myślałaś, Boże, te kwiaty są piękne. To jest jakby, to jest bardzo często w ogóle, mówili mi moi bohaterowie, że czerpali jakąś siłę z przyrody, z tego, że ten kraj jest taki piękny, że ma takie piękne góry, że to światło tak niezwykle operuje, że te kolory są wyostrzone. Że po prostu mówił mi jeden z bohaterów, wyszedłem z więzienia po 21 latach i byłem zszokowany, jak wszystko dookoła mnie jest piękne, że te góry są takie piękne. Książki Małgorzaty Reimer ukazują się w wydawnictwie Czarne w serii Sulina, dlatego dzisiaj polecimy Wam jeszcze 3 tytuły z tej serii. Hiszpania chciała odciąć przeszłość grubą kreską, ale rany po dyktaturze generała Franco wciąż nie chcą się zabliźnić. Pod grubym strupem jak ropa zbiera się cierpienie rodzin, które wciąż nie wiedzą, gdzie są pochowani jej najbliżsi. Pamięć o ofiarach zbrodniczego reżimu wciąż powraca i dzieli Hiszpanów nóż na tych, którzy nie chcą rozdrapywać dawnych ran i tych, którzy domagają się jednak sprawiedliwości. Strup to jest opowieść o kraju, który w imię przyszłości chciał zapomnieć o dawnych upiorach, no ale mu się to nie udało. Książka Karoliny Kuszyk to bardzo subiektywna podróż po niemieckimi śladami po Polsce zachodniej i północnej. Autorka pochodzi z Legnicy, czyli sama wychowała się na poniemieckim, no i opowiada o tym, jak przesiedleńcy, osadnicy oswajali przedmioty, miejsca, przestrzenie, które jeszcze niedawno należały do kogoś innego. Jak się czuli nasi rodzice i dziadkowie, używając talerzy, sztućców, łóżek dawnych właścicieli. Czy wciąż pamiętamy o historii tych przedmiotów, czy chcemy o niej zapomnieć? Kto choć raz w życiu nie chciał rzucić wszystkiego i wyjechać w Bieszczady? Tylko czy te dawne Bieszczady, dzika, nieokiełznana kraina, kraina niedźwiedzi i wilków jeszcze istnieją? Adam Robiński przemierza Bieszczady i napotyka ludzi, dla których nie są one wcale mityczną krainą, a po prostu życiem. Zbiera mikroopowieści, które tworzą bardzo nieoczywisty obraz tego regionu Polski. Dziś w nowościach coś dla fanów kryminału i literatury non-fiction. Małe miasteczka kryją w sobie dużo tajemnic. My o tym wiemy i przekona się o tym także główna bohaterka powieści Hanny Greń, która będzie prowadzić prywatne śledztwo w sprawie zabójstwa swojego ojca. Uwaga, ta książka podobno bardzo wciąga. I kolejna ciekawa propozycja od wydawnictwa Czarne. W serii Sulina opowieść o Mołdawii, o byłej Republice ZSRR, która w 1991 roku odzyskała niepodległość, a teraz 1/4 obywateli tego młodego państwa opowiada się za jego likwidacją. Dlaczego i czy można skleić tak podzielone społeczeństwo? I na tym kończymy dzisiejszy odcinek Prologu. Wszystkie książki, o których dzisiaj mówiliśmy, oczywiście znajdziecie w Legimi. Życzymy Wam udanego, zaczytanego tygodnia. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!